Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w czwartek 11 kwietnia 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to jak zawsze tradycyjnie hasłami dnia, które proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z księgi proroka Izajasza, gdzie w 51 rozdziale i 12 wierszu czytam: Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego? A w pierwszym liście apostoła świętego Piotra w 3 rozdziale i 15 wierszu czytamy: Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. A Ciebie, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Drodzy słuchacze Codziennika Biblijnego, drodzy bracia i siostry w zmartwychwstałym, żywym Jezusie Chrystusie. Jedna z młodzieżowych pieśni powiada: ciągły niepokój i wojny bez końca. I rzeczywiście człowiek musi codziennie stawiać czoła wszelkiego rodzaju trudnościom, kłopotom, przeciwieństwom losu. Czasem są to trudności, które w taki szczególny sposób dotykają nasze domy, nasze rodziny. Innym razem jest to nasza jakaś fizyczna słabość, a jeszcze innym razem cierpimy, jesteśmy zaniepokojeni, zatroskani, gdyż wydaje nam się, że wszystkie światła wokoło zgasły i nastał jakiś jeden wielki, potężny mrok, że odwrócili się od nas znajomi, przyjaciele, osoby, na które mogliśmy liczyć. Może nawet czujemy się tak zakłopotani, że wydaje nam się, że wszyscy są przeciwko nam. Boimy się, drżymy, nie wiemy co dalej, co począć, co zrobić, jak się zachować, co powiedzieć. I wtedy albo okopujemy się podobnie jak uczniowie po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa przed Jego zmartwychwstaniem. Oni zamknęli się w swoich domach, zamknęli się właściwie w domu, nie wychodzili, bo się bali się człowieka. A my też niejednokrotnie zamykamy się w sobie, zamykamy się na drugiego człowieka i mówimy nie. Ale to, że drugi nastaje na nas, to, że ktoś zadaje nam ból i cierpienie i niejednokrotnie mówi, że nazywa się chrześcijaninem, wcale to nie oznacza, że przeciwko nam występuje Bóg. Absolutnie nie. On jest zawsze z nami. On jest zawsze blisko nas. To On jest naszą tarczą, jest naszym wzmocnieniem, jest naszym posileniem. To On jest naszą drogą, prawdą i życiem. To On ma o Ciebie i o mnie staranie. On osłania nas tarczą swej opieki, chroni od nieszczęść, które przygnębić mają. Tak, przypomnij sobie, gdy nieraz było Tobie źle, gdy nieraz było Tobie ciężko. Któż był Twoim wsparciem i wzmocnieniem, jeśli nie Bóg? To On poprzez swojego Ducha Świętego podawał słowa, które należało wypowiadać. To On wskazywał tę najlepszą drogę, którą można iść do zwycięstwa. Ten Bóg także i dziś staje na Twojej i mojej drodze życia. Ale aby odczuć Jego bliskość, Jego obecność, potrzeba także wejrzenia w siebie. Potrzeba także otwarcia się na Boga i pozwolenia, by On, czy to przez piękno otaczającego świata, czy przez piękno budzącej się po zimowym śnie do życia przyrody, czy urzekającym kwiecie, czy poprzez drugiego człowieka stawał przy nas i mówił: nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ale ten Bóg też chce, byś Ty i ja, byśmy byli takim wskazaniem Chrystusa żyjącego, abyśmy swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją strażacką służbą byli zawsze gotowi do świadczenia o tym, że Jezus żyje, nasz Zbawiciel drogi żyje. Któż ma pokazać światu Chrystusa zmartwychwstałego, żywego, jeśli nie my, chrześcijanie? To my jesteśmy do tego zobligowani. Bądźmy zawsze gotowymi do składania szczerego, nieobłudnego, wypływającego z głębi serca naszego świadectwa. A wówczas więcej wśród nas będzie miłości, będzie serdeczności, więcej będzie zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka. Chciejmy żyć tym Chrystusem, który jest Twoją i moją obroną. Amen. Tak, niech się stanie. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Życzę wszystkim wielu radości i odczuwania Bożej opieki i Bożego wsparcia. Strażacy błogosławionej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Do następnego spotkania.